Cześć, witajcie na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję jednej z najnowszych myszek bezprzewodowych dostępnych na rynku. Oczywiście mowa tutaj o myszkach dla graczy i najnowszej myszce takiej w ofercie firmy Logitech. Jest to model Logitech G602. Najnowsza myszka bezprzewodowa kosztuje 349 zł. Może ta cena wydawać się duża, ale zawsze ceny premierowe nowych sprzętów są wysokie. I ta cena prawdopodobnie, tak jak w przypadku innych znanych myszek Logitecha, chociażby G500, będzie systematycznie spadać. Myszkę miałem okazję testować ponad 2 tygodnie. Testy przeszła bardzo pomyślnie, to naprawdę świetna myszka. Na dodatek bezprzewodowa, tak więc dla osób, które nie lubią kabelków, rozwiązanie myślę, że idealne. Na początek zacznijmy od rzeczy podstawowych. Ceny już poznaliście, jeśli chodzi o wielkość tej myszki, to jest naprawdę spora. Jest i długa, i wysoka. Dłoń leży na niej bardzo fajnie, bardzo komfortowo. Jak widzicie, mamy duże miejsce na kciuk, naprawdę pokaźne. I cała myszka wykonana jest z najwyższej jakości materiałów. Nie mamy tutaj zbyt wiele błyszczących plastików, tylko taką obwódkę dookoła na spodzie myszki. Klawisze pokryte mamy lekko antypoślizgowym materiałem, natomiast całe boki pokrywa materiał, który zapewnia silny, taki dobry, porządny chwyt. Tutaj mamy też jeszcze taką prążkowaną gumę, która również fajnie sprawdza się podczas trzymania tej myszki. W całości dopełniają takie akcenty w kolorze stalowym, bardzo fajnie nadające wyglądu. Zaraz przejdziemy jeszcze do klawiszy, jest ich naprawdę sporo, jak widzicie. Powiem Wam jeszcze troszeczkę o sensorze. Mamy tutaj sensor laserowy. Jest to nowy sensor Delta Zero, opracowany przez Logitecha. Zastosowane także chociażby w myszce G502 Proteus Core, którą też będziecie oglądać na wideotestach. Natomiast nie jest to dokładnie ten sam model sensora. Jest to cała rodzina nowych sensorów, które dopiero wchodzą na rynek. Właśnie między innymi w tych nowych myszkach. W tej myszce minimalne DPI to 250, natomiast maksymalne to 2500. I myślę, że dla większości graczy wartość w zupełności wystarczająca. Przyzwoite są także inne parametry, jak chociażby przyspieszenie wynoszące 20G, jak na myszkę bezprzewodową całkiem nieźle, i żywotność przełączników pod przyciskami głównymi 20 milionów klików. Producent nie podaje niestety, czy są to Omrony, czy jakieś takie autorskie przełączniki Logitecha, natomiast ilość kliknięć jest naprawdę imponująca i rzadko spotykana w myszkach nawet dla graczy. Więc co Was jeszcze może ciekawić, częstotliwość próbkowania. W tej myszce wynosi ona 500 Hz, czyli reakcja na poziomie 2 milisekund. Opóźnienie troszeczkę większe niż w myszkach kablowych, jednak w takich warunkach bojowych, warunkach grania, nie jest to naprawdę zbytnio odczuwalne, ponieważ człowiek nie jest w stanie wychwycić różnic rzędu 1 milisekundy. To jest bardziej taka statystyka, a w praktyce sprawdza to się tak, że ta myszka reaguje wystarczająco szybko. Ale moi drodzy, ta myszka posiada dwa tryby. Pierwszy tryb to jest właśnie taki tryb gamingowy. Tutaj mamy nawet suwaczek, który nam zmienia te tryby. I w pierwszym trybie, moi drodzy, ta myszka pracuje właśnie z częstotliwością 500 Hz. Jeśli sobie włączymy tryb oszczędzania baterii, to wtedy ta częstotliwość próbkowania spada na 125 Hz i myszka reaguje 4 razy wolniej, natomiast zaoszczędzamy wtedy bardzo dużo energii z baterii. Jak podaje producent, no jest to w sumie fakt, ponieważ włożyłem tutaj świeże baterie i jeszcze trzymają. W tym trybie gamingowym żywotność baterii wynosi około 250 godzin, no, czyli jakieś dobre 10 dni grania. Oczywiście nie chodzi o takie 10 dni, że myszka sobie leży i baterie się nam rozładują. 10 dni faktycznie, jakbyśmy zliczyli wszystko razem grania, czyli w sumie bardzo dużo. Jeśli gramy sobie po 2-3 godzinki dziennie, no to taka myszka nam się szybko nie rozładuje. Natomiast w tym drugim trybie ta żywotność wynosi aż 1440 godzin, co daje pełne 60 dni, czyli 2 miesiące praktycznie grania tą myszką. W warunkach takich normalnego użytkowania po kilka godzin dziennie, myślę, że z dobre pół roku te bateryjki pociągną. Oczywiście są tutaj normalne paluszki AA, dwie sztuki. Też zapewne wiele zależy od tego, jakiej marki sobie bateryjki kupimy. Czy jakieś lepsze typu Duracell Energizer, czy może jakieś tanie paluszki, wtedy na pewno ta żywotność będzie inna. Więc to są takie statystyczne dane, takie uśrednione. Co do tych paluszków, ja Wam pokażę od razu, jak to jest zamocowane. Proszę bardzo, mamy dwie bateryjki. Przy okazji spełniają one rolę ciężarków tej myszki. Jest taka opcja, żeby wyjąć jedną baterijkę i mieć tylko jedną. Myszka nadal będzie działać, jeśli ktoś chce po prostu inaczej sobie dociążyć tą myszkę.
wtedy nie ma problemu. Ja grałem z obiema baterijkami w środku, nie przeszkadzało mi to i powiem Wam, że całkiem fajnie dociąża to tą myszkę. A jak już patrzymy na nią od spodu, no to zobaczmy sobie przy okazji duże ślizgacze, są aż 4. Bardzo dobrej jakości. Producent podaje, że żywotność tych ślizgaczy to aż 250 km. Czyli po dobrej podkładce nawet grając to nam się szybko nie zużyje. Jest to kwestia miesięcy, może nawet lat. To jest, moi drodzy, sensor Delta Zero. Najnowszy sensor laserowy produkcji Logitecha. I mamy tu też na tej myszce włącznik, wyłącznik. Myszka sama przechodzi w stan uśpienia, ale jeśli nie używamy jej dłużej, można sobie tego też użyć. No i dobrze, wracamy do przycisków, jest ich aż 11. Na początek przyciski główne, lewy, prawy, jak widzicie prawy jest bardziej wysunięty, bardzo fajnie, drapieżnie ta myszka przez to wygląda. Przyciski chodzą dość lekko i cicho, posłuchajcie. Mamy też rolkę, rolka jest gumowa, wystaje całkiem dużo, jest wygodna w użytkowaniu, jednak jest to standardowa rolka, działa jako przycisk. Nie działa na boki, nie ma żadnych specjalnych funkcji, natomiast używa się jej naprawdę dobrze. Tu mamy ten suwaczek, który już pokazałem, do przełączenia trybu energooszczędnego i trybu gracza. Kolejna rzecz, dwa dodatkowe przyciski wbudowane w jakby w lewy klawisz myszki. Programowalne, możemy tu sobie docelowo zwiększać, zmniejszać DPI, możemy tą funkcję oczywiście zmienić. Jak widzicie, jeśli zmieniamy DPI, to diody nas o tym informują. Możemy ustawić aż do 5 wartości. Może to być jedna, mogą być 3, może być 5 maksymalnie. I jak widzicie, mamy tutaj jeszcze aż 6 przycisków bocznych pod kciukiem. Taką mini klawiaturkę. Wyglądają one tak. Wciska się całkiem dobrze. Jak słyszycie, działają cicho. Jeśli chodzi o ich rozmieszczenie, jak do mojej dłoni, powiem Wam tak. Pierwszy rząd jest ok, drugi jest idealnie wręcz. Do trzeciego trzeba troszeczkę kciuk odciągnąć, ale nadal używa się tego komfortowo. Tak więc rozłożenie tej mini klawiaturki według mnie na moją dłoń jest ok. Jeszcze, moi drodzy, odrobinka o samym odbiorniku. Jest to taki mikroodbiornik, najmniejszy z tych, co występują, tak więc nie będzie nam przeszkadzał w obudowie, nawet jak będziemy go w frontowym panelu, nie będzie się rzucał w oczy. W komplecie mamy też taką przedłużkę USB, jeśli na przykład mamy wszystkie przednie sloty zajęte USB, tym możemy sobie podłączyć tą przedłużkę gdzieś z tyłu obudowy, wyprowadzić ten czujniczek gdzieś bliżej, żeby był dobry odbiór. Odbiór myszki jest do 3 metrów, na paśmie 2,4 GHz i przesyłanie danych wynosi 2 milisekundy. Tak więc dla potrzeby graczy w zupełności wystarczające. W niektórych myszkach konkurencyjnych, przy okazji sporo droższych, bo nawet dwa razy droższych niż ten model, mamy nawet reakcję na poziomie 1 milisekundy, ale tak jak mówię, w takich warunkach domowych nie jesteśmy w stanie odczuć różnicy typu 1 czy 2 milisekundy. To by było na tyle, jeśli chodzi o taki cały opis myszki. Zobaczymy teraz jeszcze, jak nią się gra i testy syntetyczne. Spójrzmy teraz na oprogramowanie myszki Logitech G602. Panel zarządzający oprogramowaniem jest zrobiony w stylu Logitecha. Nie ma tutaj dużo grafiki, za to wszystko jest bardzo przejrzyste i łatwe w obsłudze. Zaprogramować możemy bez problemu wszystkie 11 przycisków myszki. Do wyboru mamy po kilkanaście funkcji. Jeśli chodzi o ustawienia DPI, możemy mieć od 1 do 5 przeskoków. Na każdy możemy zaprogramować wartość od 250 do 2500 dpi.
Maksymalna częstotliwość odświeżania wynosi 500 Hz, możemy ustawić także 250 lub 125. W trybie energooszczędnym częstotliwość zawsze wynosi 125 Hz. Bardzo przydatną opcją jest także sprawdzenie aktualności oprogramowania myszki. Testy syntetyczne potwierdziły zgodność z tym, co podaje producent. W trybie gamingowym częstotliwość próbkowania wynosi 500 Hz, natomiast w energooszczędnym 125. Bardzo przyzwoicie jest także z precyzją sensora. Tak, w testach syntetycznych, jak i w grach potwierdziło się, iż Logitech G602 to precyzyjna i szybka myszka. No i moi drodzy, czas na podsumowanie. Jak wiecie, na rynku bezprzewodowych myszek nie mamy za dużo, natomiast bez wątpienia do tych najlepszych zakwalifikujemy Logitecha G602. Jest to ścisła czołówka, jeśli chodzi o jakość wykonania, o jakość sensora, oprogramowanie i tak dalej. Jest to po prostu najwyższa półka. Logitech według mnie powrócił do formy. Poza wypuszczeniem odświeżonych modeli starych myszek i klawiatur wypuścił także nowości. Jedną z tych nowości jest właśnie bezprzewodowa myszka G602. Naprawdę udany model. Jeśli poszukujecie myszki bezprzewodowej, ta będzie bardzo wygodna, dobrze dociążona, wyposażona w aż 11 przycisków, świetne przełączniki pod przyciskami, bardzo dobry nowy sensor Delta Zero, profesjonalne ślizgacze i łatwe w konfiguracji oprogramowanie. To by było na tyle. Ja ze swojej strony wszystkim fanom myszek bezprzewodowych ten model mogę szczerze polecić. Dziękuję Wam za uwagę. Więcej informacji na naszym Facebooku. Zajrzyjcie także na nasze forum. Pozdrawiam Was, cześć!